Cześć kochani, Therapeutic Mama tutaj i mamy już komentarze. Matko, tak tęskniłam za wami, tak tęskniłam, że ja nie wiedziałam, że mamy takie społeczeństwo, że bez was to jest inaczej. Moje życie jest inaczej. Nie wiedziałam, nie wiem, nie wiedziałam, jaki nasze społeczeństwo jest tak ważne. To nie jest tak, że ja robię film, puszczam to i to istnieje i nie obchodzi mi później, ja czytam wszystkie komentarze, ja czytam wszystko od was. I to nie jest tak, że komentuję z powrotem na każde komentarze, ale ja to biorę wszystko do serca, co mówicie. Nie, że mówicie, o Dawina, jesteś brzydka i ja będę to, wiesz, płakać. Nie, nie o to chodzi, tylko że ja czytam wszystkiego, żebym była z wami. Ja jestem cały czas na bieżąco z wami, cały czas. I te komentarze dla mnie są, nie wiem, jesteśmy moje przyjaciółmi teraz i Nie wiem, teraz dostanę od was teraz maili. Działa i serduszki. I czytam, ja dostałam od jedna z was, teraz nie mogę znaleźć, bo jest na telefonie, ja nagrywam z telefonie, ale nie mogę znaleźć, kto mi wysłał artykuł, że mi pokazywał, jak mam to podłączyć od nowu, więc jestem bardzo wdzięczny, bo dzięki was i zrobiłam stories na YouTubie, dzięki was, no to znalazłam ten artykuł, żebym mogła jeszcze raz włączyć te komentarze, bo nie mogłam. Więc chodziło o to cały czas, nie że ja ktoś blokowałam, bo ja nikogo nie blokowałam i bardzo mi przykro, jeżeli ktoś tak myśli, że blokowałam. Jesteście tak kochani, że nie, że absolutnie nie. YouTube to zrobił, bo chodziło o pedofile. Podobno jest jakieś sprawy, że pedofile robią stop klapka i jakieś patrzą na dzieci. To jest straszne sprawy. To jest tak straszne, że nawet nie mieści mi do głowy, że ktoś można tak zrobić, więc nawet tam nie idę, to zostawiam ich, to jest ich sprawa. Więc musimy decydować, czy będziemy tutaj nadal publikować dzieci, czy chcecie widzieć nasze dzieci, czy to jest dla was istotne. Ja nie wiem, bo dla mnie ten wiadomość trochę takie, tak mniej ciekawe. Też czytałam od jeden z was, czytałam, myślałam, że ty sama mi zablokowałaś, bo miałaś dość, kocham cię i twój kanał, i wszyscy piszą, nie, to YouTube, który blokował, dlaczego blokuje możliwość komentowania pod twoje filmy? I jest Tiga Vivi, który pisze, cześć kochane, zauważyłam, że zablokowałaś komentarze, chyba prosi o hejt. Widzę, że ty, że masz dużo frustracji w sobie. To chyba chodzi o ten film o macierzyństwie. Kochani, ja mam dużo frustracji, jestem frustrowany często z dziećmi, bo to jest dużo pracy z czworo dzieci, ale to jest też aktorstwie. Czasem będę teraz dorzucać aktorstwie na vlog. Ja biorę, to nie jest tylko ode mnie. Ja słucham wszystkie moje koleżanki, czytam komentarze z frustracji od matki i później tworzę film dla was, który To nie tylko moje, to nawet niektórzy te rzeczy, które ja powiedziałam, to nawet nie było moje sprawy. To było jakieś koleżanka sprawy, które ona mi opowiadała i ja do was tak komunikuję te rzeczy. Więc to chodzi czasem, to chodzi o to, że jak będę coś przekazać,
to czasem czuję, że jest ponad mnie, że ja mówię dla kobiety albo dla matki ogólne. To nie są tylko moje frustracje, to jest taki kobiecy i macierzyństwie frustracji. Więc to mam nadzieję, że to chyba większość kobiety to jest zrozumiane, bo kobiety pisali, skąd to znam, ja też to mam. O to chodzi, że no, to nie jest tylko moje, to jest nasze wspólne. Komentarze mnie, to nie wkurzają mnie wasze komentarze. Nawet jak ktoś hejtuje, to mnie nie frustruje, ani mnie nie... Ja tego nie biorę osobiście. Powiem wam dlaczego. Bo hejt to są ludzie, którzy tam są z widowie. Oni tam patrzą z widowie na boisko. Teraz jest film o tym, powiedziałam o tym w tym filmie o Oscarach, możecie to oglądać. Oni siedzą i patrzą na boisku i hejtują. I ci sami, którzy kibicują, siedzą i kibicują ludzie, którzy grają, którzy powiedzmy mają filmy. A ci, którzy hejtują, to oni hejtują, bo jest trudnie grać. To jest trudno robić filmy. To jest cholernie trudne. Ja często robię filmy i mówię, co ja nawet mówię, czy to jest rozumiane, po co to robię, czy ludzie będą, wiesz, często. Więc to jest trudne, żeby puścić filmy do was, żeby tworzyć społeczeństwo. I jak ktoś ma możliwość i potrzeby, żeby hejtować, ja ich rozumiem, bo to jest też strach, bo oni się boją grać, oni się boją puścić swoje filmy i zamiast puszcząc filmy, to oni hejtują na inne filmy. Ale to nie jest nasze sprawy. My mamy społeczeństwo tutaj i ja nie będę blokować komentarzy. Ja nie blokuję żadnych komentarzy. Irek zaczął trochę i tak zajmować tego, bo on już miał dość, kto będzie swoje żony coś tam zrobić, więc on zaczął to trochę pilnować. Ale ogólnie, kochani, ja myślę, że mamy tak cudowne społeczeństwo, jesteście tak cudowni ludzie, że ja nie mogę to czekać, aż to czytam komentarze od was, co was dotyczy, co nie rozumiecie, co rozumiecie. Dla mnie to jest dla mnie wielki zaszczyt, że oglądajcie i że jesteście. I jak ja mówię, bo niektórzy kobiety pisała, że trochę hejtowała, że ja mówię kocham was i to jest amerykańskie, że to jest głupie, po co tak mówię, to nie jest głupio. To nie jest głupio. To jest bardzo samolubne. Ja tak was kocham, że jesteście cały czas z nami. Jesteście z nami. I to jest dlatego ja wam kocham. Ja wam tak kocham, bo ja czuję, że to, co ja chcę komunikować, to jest zrozumiałe, że wy to rozumiecie. Ja dostanę teraz tyle mailów od was, dostanę tyle wiadomości na Facebooku, dostanę tyle miłych słów od was, że ja wiem, że to, co ja chcę jakby dać, że to jest zabierane i kładane do serca, nie tylko, że o, słuchajcie i tak, okej, idziecie dalej. To, co ja nie lubię. Ja nie lubię na YouTubie, jak ja coś oglądam i jest taka pustka. Ja oglądam to i mówię, kurde, to szkoda mój czas, po co ja to oglądałam? To nic mi nie dał, to mi nic nie karmi, to mi nic nie wpełnił. I to był mój cel od początku. Ja nie nagrywam żaden film, który jest... że jest po prostu pustka, że o, pokazujemy nowy samochód, nowy dom, nowy coś tam, nowe buty i nic głębszego nie gadamy. Ja takiej ochoty nie mam. I to też znaczy, że jak ja nie mam coś do powiedzenia, jak ja nie mam przekaz, albo nie mam nauka, który ja sama przez dzieci, dzięki dzieci zdobywałam, to ja też nie nagrywam. I to też jest tak trochę trudne, bo wiem, że czekajcie czasu na filmy i nie ma tej filmy. To nie jest przypadkiem. Ja nic nie puszczę, który sama jeszcze nie popracowałam. Bo to, co przekazuję, ja chcę, że to jest czyste, że to jest dla was
ode mnie, ale już popracowany, nie jakiś gówno, który po prostu nie, to by był hejt, to by było to samo, to by było niewymyślane i nie trawione, wiesz, wylane, wymotowane na was, to tego nie robię. Więc jeszcze raz, mamy teraz komentarze. Możecie wiedzieć na 100%, że ja bym was nie blokowała i bym nie wyłączyła komentarzy, bo to jest nasze społeczeństwo, to nie jest tylko już mój kanał, to nie jest Irkowi kanał, to jest nasz kanał wspólny. Więc to, te komentarze, to są nasze razem i dyskusje, to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o macierzyństwie. Więc dziękuję, że jesteście kochani, dziękuję, że oglądajcie, dziękuję, że obchodzi wam, że nie mam komentarzy. To znaczy, że ten społeczeństwo jest dla nas istotne, wszystkim, nie tylko ja. Tęskniłam za wami. Teraz są stories na YouTubie, będę raz na jakiś czas post jakieś stories. Bądźcie z nami na Instagramie, bo często robię coś dotyczące filmy na Instagramie Therapeutic Mama i też na Facebooku publikuję rzeczy. W komentarze piszecie teraz, możecie i idę spać. Ja już idę spać. Jestem zmęczona. Ah, kocham was bardzo. Therapeutic Mama tutaj. I naprawdę was kocham. I mam to w dupie, jeżeli ktoś nie lubi, że mówię, że ja wam kocham, bo to jest po prostu prawda. Do zobaczenia. Dobranoc. Pa, pa.